Romana Roszak, Strefa Kultury Wrocław. Jestem koordynatorką i producentką Europejskiej Nocy Literatury. W tym roku gościmy na Przedmieściu Ławskim. Jest to 7. edycja Europejskiej Nocy Literatury. 10 miejsc, 10 czytających, 10 książek i fantastyczny kurator, dziennikarz literacki Michał Nogaś. W 10 miejscach na Przedmieściu Ławskim, m.in. Pauli, Zakonu Bonifratrów, czy w Zespole Szkoły Administracyjno-Ekonomicznej lub Muzeum Etnograficznym, będą czytać znakomite postaci świata kultury. Magda Komorek, Wiktor Zborowski, Tomasz Knapik, legendarny lektor. Za chwilę usłyszą Państwo fragment książki pod tytułem Podróż zimowa, autorstwa Działu Makabry. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy, a z języka katalońskiego przełożyła ją Anna Sawicka. Wybrane przez naszego kuratora fragmenty opowiadania pod tytułem Pamiętam z książki Podróż zimowa przeczyta dla Państwa pan Wiktor Zborowski. Wszystko przez to, że nowego Izaaka złapał gwałtowny atak kaszlu. Wtulał buzię w ciało matki, a ona zdesperowana przyciskała jego głowę do piersi, niemal go dusząc. Ale mimo to chłopiec kaszlnął jeszcze 3 razy. W tym roku jako temat Europejskiej Nocy Literatury wybraliśmy obcość, obcy. Pod tym kątem kurator Michał Nogaś wybierał teksty literackie, które opowiadają o tej obcości współczesnej, o obcości w rodzinie, w społeczeństwie, obcości migranckiej, obcości seksualnej. I właśnie to jest taki motyw łączący wszystkie fragmenty książek, które w tym roku dziś będziemy czytać na Przedmieściu Ławskim.